Cześć. Tym razem zabierzemy Was na wycieczkę do kolejnego opuszczonego akwaparku znajdującego się na Śląsku. Zapraszam. Dziś zabieramy Was do miejsca, którego pomysł powstał w 1999 roku. Mówimy tutaj o potężnym akwaparku, który miał znajdować się na 35 hektarach w samym centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Budowę rozpoczęto, jednak nigdy nie została zakończona. 17 sierpnia 2002 roku wmurowano kamień węgielny i rozpoczęto budowę kompleksu rekreacyjno-konferencyjnego w środku lasu na bardzo, ale to bardzo atrakcyjnych terenach. Gotowe centrum miało być naprawdę imponujące. W hotelu planowano ponad 200 miejsc noclegowych, do tego sale konferencyjne, rekreacyjne, restauracyjne. Największą atrakcją miały być jednak baseny. Miały powstać 50-metrowe tory i trybuny, tak aby można było rozgrywać nawet międzynarodowe zawody. Pod basenami miały zostać umieszczone gabinety odnowy biologicznej, sale rehabilitacyjne. Przeprowadzona analiza marketingowa wykazała, że to się może udać. Inwestorzy zakładali, że to nowo powstałe centrum przyjmie pierwszych gości już w 2 lata po rozpoczęciu budowy, czyli w 2004 roku. Nic z tego jednak nie wyszło. Prace przerwano na wczesnym etapie. Zaczęło dochodzić do finansowych przekrętów. Przez okres trwania budowy, czyli przez 2 lata, obiekt przyniósł zamiast zysków 6 milionów złotych strat. Procesy sądowe w tej sprawie ciągnęły się przez prawie 10 lat. Koniec końców część osób została uniewinniona.